witajcie moi drodzy, ja się witam z wami jeszcze w piżamce. W ogóle patrzcie, jaka śliczna jesienna piżamka z Sinseya. Witam się z wami jeszcze tak o poranku, dlatego że korzystam, że nie ma w domu Matiego. Słuchajcie, ma dzisiaj imieniny i chcę z tej okazji upiec dla niego cynamonki, ponieważ on kocha cynamonki, uwielbia je. I kiedyś właśnie obiecałam mu, że w imieniny zrobię mu cynamonki, więc dotrzymuję słowa. Jeszcze pójdę dzisiaj odebrać prezent imieninowy, który dla niego zamówiłam. I jedziemy dzisiaj na ogród do babci, ponieważ babcia będzie miała twoich kuzynów kochanych i będziecie się super bawić dzisiaj. Także tak, moi drodzy, jejku. Jestem troszkę zestresowana tym wszystkim. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Trzymajcie kciuki, proszę, bo bardzo mi zależy. Ja nigdy nie robiłam cynamonków. Cynamonek. I się stresuję troszkę, czy mi się uda. Jestem ciekawa, ilu z was obchodzi imieniny? Dajcie znać w komentarzu. Wiem, że nie jest to w tych czasach już tak popularne. My natomiast obchodzimy imieniny z tego względu, że jesteśmy wierzący i uznajemy naszych świętych patronów. Więc imieniny są zawsze taką okazją, by cieszyć się z tego, że mamy takich opiekunów, orędowników, w sumie przyjaciół również w niebie. I imieniny przypominają nam o tym, by również dbać o relacje z naszymi świętymi patronami, bo oni w codzienności zawsze z nami są, pomagają nam i towarzyszą. A więc nie tyle jest to święto w tym przypadku Mateusza, co święto świętego Mateusza apostoła, ewangelisty. I na tym to polega. Z tego względu też nie świętujemy tego jakoś mega hucznie w odróżnieniu od urodzin czy innych świąt. A po prostu jest to bardziej wyjątkowy dzień, dzień pełen radości, również szczególnej modlitwy za osobę, która obchodzi imieniny. A więc bardziej można zaliczyć imieniny do takiej rodzinnej tradycji związanej z wiarą. Piękne jest też to, że akurat po mojej stronie rodziny wiemy, że zawsze możemy liczyć na pamięć w tym dniu. Zawsze dostaniemy chociażby SMS-a czy telefon z życzeniami. Wiemy, że najbliżsi pamiętają o nas w tym dniu szczególnie. Moi rodzice na przykład zawsze chodzą też na mszę świętą w tym dniu w intencji danej osoby, modląc się za daną osobę i uważam, że jest to najpiękniejszy prezent, jaki można dostać w dniu imienin i jest to mega słodkie. A to też pielęgnuje relacje rodzinne i umacnia więź z bliskimi. Taka pamięć w modlitwie. Czekam na Wasze komentarze, a teraz wracamy już do moich niespodziankowych cynamonków. Albo cynamonek? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak to powinno się odmieniać, bo ja nie mam pojęcia naprawdę. Idę właśnie odebrać paczkę. Cynamonki się udały, właśnie już stygną sobie, wyciągnęłam je z piekarnika. No, więc idzie wszystko według planu. Jest bardzo intensywny dzień, jesteśmy tak zalatani razem z Matiem, bo jest dzisiaj sobota, że to się nie dzieje, ale zawsze w sobotę tak jest, żeby po prostu wyrobić się ze wszystkim na niedzielę, żeby w niedzielę odpoczywać. Oczywiście Mati nie wie, że ja idę po paczkę dla niego. Ja powiedziałam, że Mati potrzebuje się przejść, po prostu pobyć sama, wyjść na zewnątrz, przewietrzyć się, pospacerować 10-15 minut i wracam. I on mówi, jasne, no oczywiście, raczej, że tak. Może niektórzy z was zapytają, jak ja to robię, że jesteśmy razem w mieszkaniu i w ogóle, a ja mu przygotowuję niespodziankę imieninową. No, właśnie tak to robię, że jesteśmy razem w mieszkaniu i przygotowuję mu niespodziankę imieninową, ale dogaduję się z nim na zasadzie, że jestem teraz w salonie, nie wchodzisz tam teraz. Potem na przykład jak te cynamonki miały sobie rosnąć, to położyłam je na górze na szafie, nie było ich widać, więc okej, możesz już wchodzić do salonu. A potem no i tak dalej, jeżeli miałam iść do kuchni, wsadzić się do piekarnika, to mówię, idziesz teraz do sypialni. No i tak to wygląda. I oczywiście, że jest, to jest w ogóle na śmiesznie wszystko, bo się śmiejemy. Ja wiem, że on na bank się domyśla, że chodzi o cynamonki, ale ja go, wiecie, ja go zwodzę, że ja mówię nie, nie domyślaj się nawet, bo możesz się rozczarować, więc się naprawdę nie domyślaj, co ja robię. Mimo, że czujesz zapachy, one mogą być, jakie? Zwodnicze. One mogą być zwodnicze, więc nie ufaj swoim zmysłom. Także tak, na śmiesznie, słuchajcie, no w takiej rzeczywistości, no to... tak to właśnie wygląda, ale też to ma swój urok, po prostu mega klimacik też się robi wtedy, bo jest, tak, jest po prostu wesoło, no. I teraz na przykład też nie powiedziałam mu, że idę odebrać prezent do ciebie, tylko mówię, Mati, potrzebuję się przejść, wyrwać się po prostu na chwilę, pochodzić sobie na świeżym powietrzu i ten, więc po prostu wyjdę. I ten, no i jakby w ten sposób, no nie, no ale idę właśnie. Faktycznie potrzebowałam się przejść, zrobić sobie spacer, no ale wiadomo, że odbieram przesyłkę, odbieram prezent dla niego. Więc tak to też jakby wygląda, jeśli o to chodzi, no nie? Więc
No jakoś trzeba, wiecie, naokoło kombinować, ale jest wesoło, jest fajnie, więc liczą się starania. I to jest takie w naszym stylu też, nie ukrywam. I'm vlogging, bro, I'm vlogging. Jest przesyłeczka, ale się cieszę, słuchajcie, bo ja w ogóle dostałam wczoraj wiadomość właśnie a propos tej przesyłki i jakoś przeczytałam ją, że przesyłka już dotarła, a okazało się, że ona nie dotarła, i się dzisiaj tak stresowałam, ale okazuje się, że ona nie dotarła, tylko ruszyła w drogę. Tak zestresowałam, że mu nie wręczę dzisiaj tego prezentu, że będzie jakaś obsuwa i w ogóle, że innego dnia będę mu jakby dawać. No ale dzisiaj tak się ucieszyłam, że dostałam wiadomość, że przesyłka gotowa do odbioru, więc mam. Ale się cieszę. Jeszcze idziemy do Rossmana, bo mi się skończyła kredka do brwi, więc jeszcze sobie zahaczę Rossmanka. Niespodzianka wyszła. Mati wziął sobie do serca moje słowa o niskich oczekiwaniach, dzięki czemu faktycznie szczerze się ucieszył, jak zobaczył, że na talerzu serwuje mu jego wymarzone cynamonki. W domu była jeszcze masa rzeczy do zrobienia, ale wyrwaliśmy się na chwilę do mojej mamy, bo zajmowała się dziś kuzynami naszego synka. Dzieci spędziły wesoło czas na ogródku, bawiąc się na zjeżdżalni i w piaskownicy, zajadając się pysznymi owockami. A teraz już wracamy do nas, bo o 18:30 gra oczywiście nikt inny jak Manchester United, a mój Mati jest wiernym fanem tej drużyny. A więc z okazji imienin obiecałam mu, że będzie mógł w spokoju oglądać cały mecz, a ja wezmę synka i wszystko na siebie. Swoją drogą Manchester United odegrał też znaczącą rolę w historii naszej miłości, ale o tym może kiedy indziej. Na ten moment dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. A będzie to Wieczorynka, część druga, już o 18:00 w tę niedzielę. Trzymajcie się, pa!